Siemang wszystkim, z tej strony wspaniacie kolejny odcinek z Sentry Night Tactics, które mam nadzieję wam się spodobało. I taki szybki update pomiędzy odcinkami, bo jak mówiłem, sprawdzę to miasto pomiędzy odcinkami, żeby wam nie tracić czasu. Przyjąłem sobie parę questów, a mówiąc parę, jest ich naprawdę sporo, tylko trzy można trakować naraz, więc no trudno mi tutaj sprawdzić, co ja muszę zrobić. Przecież upgrade a piece of gear. Aha, miałem coś zabiedować, a ja wydałem wszystko na, cały hajs wydałem na zakupki, więc to nie pasuje mi. I mamy cloth piece jeszcze znaleźć 10, które mamy zdobywać po prostu z potworów, więc będziemy musieli to też to dropić. No oczywiście mamy zrobić jeszcze woodland trolla, mamy dotrzeć do swaplandsów oraz mamy dotrzeć właśnie do glacier gorge, którego w końcu w ogóle nie sprawdziłem, a z racji tego, że aktualnie nie mam w ogóle internetu i dzwoniłem do dostawcy i mają mi go jakoś naprawić, no to nawet nie mam sprawdzić, gdzie jest ten glacier gorge, bo nawet nie ma przecież tutaj żadnej jasnej cholery mapy. Kupiłem też ekwipunek, właśnie, kupiłem też ekwipunek do knighta, kapłanki i do strzelca. Niestety jako jedyny, a nie, Roadza chyba kupowałem, nie wiem, nie, Roadza na odcinku dostał, tak. I mamy zrobić to? Czy jak? Czyli mamy znaleźć to i jeżeli to zrobimy, to pod... Ups. Czyli nie. Shredded piece of cloth. Sell to shopkeep. No ale to nie są te, które mieliśmy znaleźć, więc najprawdopodobniej będziemy musieli je gdzieś znaleźć. No i to byłoby na tyle, co możemy zrobić w tym mieście, więc wychodzimy z niego i udajemy się na przygodę. Dokładnie nawet nie wiem gdzie w sumie. Nie wiem gdzie, nie wiem który quest jest jakby tym głównym, którym się powinienem poruszać. Chyba to jest Swapland, co będzie jakby ten główny. Ale teraz tak. Glacier Gorge, wiem, omijam tutaj nawet przeciwników. Zobaczyć jak wrócić do pierwszego miasta. O, może o ile mi się uda, tutaj przebiec. Chciałem wrócić do pierwszego miasta, żeby dowiedzieć się, czy to pierwsze miasto nie będzie miało przed tego strzelca, coś tego typu. No ale jak widać, niestety tego nie miało. Okej, strzelec tutaj, kapłan niech leci tutaj rycerzyka. Kapłan teraz leci naszego, jak się nazywa? Niech leci naszego Roadza. Dawaj, lecieć, dobra, nikt nie potrzebuje życia, niszczymy tutaj kolejnych strzelców. W ogóle teraz jestem o wiele, wiele łatwiej, tak, jeżeli to nie zauważyliście, no bo jednak kupiłem o wiele mocniejsze itemy, tak. Więc mamy o wiele większy damage, mamy o wiele mniejszy problem, jeżeli chodzi o pokonanie naszych przeciwników. I zobaczmy, gdzieś w paczuszkach będzie, o, Shredded Letter, to jest właśnie to. To jest chyba to, co musimy znaleźć, chociaż mogę się mylić. Mamy tu jakieś nowe ubranko, które nie wiem, czy będzie opłacalne. Ale nie, jednak to jest cloth piece. To tego potrzebujemy zbierać, czyli cloth piece'y będą tutaj się zbierały, okej. Teraz tak, ten rope, czy on będzie lepszy? Jest lepszy, więc sobie go zakładam. To mogę ustawić sobie tutaj, nawet mogę to w sumie, albo nie. Sprzedamy to, bo ja nie mam żadnych pieniędzy na razie. No idziemy na razie dół, ja chcę, mówię, wrócić do pierwszego miasta, bo czy tam jest gdzieś może nasz, jak się nazywał, nasz zapomniałem nazwy do jasnej cholery. Nasz fisherman, jak jest po polsku fisherman? Nie łucznik, nie łownik, rybak. Właśnie, tego słowa szukałem, rybak. Nie mogłem sobie zaraz wspomnieć takiego słowa. Mój Boże, co za smutne, że mam naprawdę problem z takimi słowami jak kurna rybak. No, żeby w takim wieku mieć, nie móc sobie przypomnieć takiego nazewnictwa. No to jest po prostu, to jest wstyd, że Polak ma problem z polskimi nazewnictwami. Ja wiedziałem, że jest fisherman, a nie wiedziałem, że to jest... A, szkoda gadać po prostu. Okej, druga paczka może być miała klofy. Ma klofy, więc bieram sobie tylko te dwa itemy. Ej, udajemy się naszą ekipą w stronę miasta. No bo ja wierzę, że tam gdzieś musi być. Jeżeli to nie jest, jeżeli tutaj nie będzie nigdzie tego naszego to nie jest Glacier Gorge. Stonewind Forest. Może to jest gościu Glacier Gorge. Zobaczymy, czy tutaj będzie gdzieś jakiś Glacier Gorge. Cokolwiek, gdziekolwiek, jakikolwiek gościu tutaj będzie. Nie, nie ma takiego, czyli pierwsze miasto na pewno nie jest coś nam potrzebne. Czyli tak, weźmy sobie w questy. Ja nie chcę w takim razie trakować, no bo nie opłaca mi się to trakować. Ja wolę sobie wziąć na przykład, żebym pamiętał właśnie to, że ile potrzebuję tych klofów. I może wy tego nie będziecie widzieć tak dobrze, bo wy to macie akurat zasłonięte kamerką. No równo macie w tym miejscu kamerkę w sumie na każdym questie, który jest widoczny. Tutaj mógłbym zniżyć kamerkę, ale wtedy bym chyba za bardzo zasłaniał wszelkie postacie w ciągu walki i tak dalej. Te questy i tak nie są ważne, bo ja mogę je schować w każdej chwili i tak nic nie będzie widać. Czyli musimy znaleźć te klofy. No to w sumie musimy walczyć z ludźmi. Musimy dojść do Swaplandów, czyli pewnie gdzieś na północ od naszego zamku pójść.
No i też musimy ogólnie ulepszyć nasz ekwipunek z tych takich łatwiejszych misji na start. Tak mi się przynajmniej wydaje, że są, tak powiem, łatwiejsze misje, więc to nie powinno być żadnym takim większym wyzwaniem. Więc no, jak najszybciej to wykonujemy. Rzucamy się teraz na tego ziomka, przecież trójka, jedynka, bang. Teraz tak, dwójką na tego. Okej, trójka, dwójeczka, bang, dobry wybuch. I zbieramy nasze oczywiście. No kurna, tutaj nie mam niestety tego, co bym chciał. Chcę znaleźć klofy, dziękuję, klof wpisy. I lecimy dalej z przygodą. Polecimy po prostu do góry. Nie będę się jakoś zbytnio skupiał na tym, żeby tutaj zbierać te klofy, tylko po prostu udam się do góry. Zacznę gdzieś szukać tego fishermana. Pójdziemy gdzieś w tą stronę tutaj. Unikamy, o kurna, dużo walki jest, więc trzeba je w sumie zrobić. Tylko sprawdzam, czy nie ma żadnej skrzynki po boku. Mamy dużą wodę tutaj. Więc najprawdopodobniej jestem już właśnie Stripped Card, czyli to jest to, co my dostajemy w ogóle z misji. Więc co nam w ogóle daje? Grants the user on armored buff, reducing all incoming damage over. Aha. Aha, czyli to się odpala, jak mamy 30% życia, i wtedy po prostu. Jak się nazywa? I wtedy dostajemy mniejszy damage, coś tego typu. No dobra. Podoba mi się to, tylko no teraz trzeba. Nie chcę tutaj wchodzić. Teraz trzeba się udać do tych walk w tym miejscu. Zwyciężyć z nimi wszystkimi, zdobyć trochę expa, zdobyć te klofy i być szczęśliwym, jeżeli chodzi o ilość ekwipunku. Będąc szczęśliwym to, że mamy w końcu wykonaną jedną z misji przynajmniej. Bo jak na razie jedyne, co zrobiłem pomiędzy odcinkami, to jest oczywiście uzbieranie tych ekwipunków. Ale jeszcze nie było w ogóle możliwości jakby no kurna ich spieniężyć, dostać coś z nich, cokolwiek jakiś mieć plus z tego, że jednak coś tutaj zbieraliśmy. Mówię, kapłanku, czemu ty nikogo nie leczysz? Nawet żebyś strzelca leczyła, no cokolwiek. Dawaj, no strzelec ten musi być leczony cały czas, bo on będzie pierwsze ataki wykonywał. Tutaj nam kapłankę trochę pobiją, ale to spokojnie, my damy sobie radę wyczyścić wszystko w okolicy. Potem dopiero wrócimy do nietoperków. Bang, 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 każdy tutaj ginie. Niech teraz się kapłanka sama wyleczy. Ogólnie wylecza obszar obok wszystkich. Tutaj dołączymy tarczę i rzucamy się na ostatniego goblina, jeżeli dobrze mi się wydaje. Tak, dokładnie. Okej, tego nie potrzebujemy. Tutaj będziemy potrzebować. O, jeden wyleciał teraz klof. Weźmy sobie powerful musket. Znaczy musket, nie wiem jak to, no muszkiet, tak. Wezmę go tylko po to, żeby jak będziemy właśnie w mieście, żebym mógł to sprzedać. Zaczyna mi dziwnie głowa boleć. Mi to się nie podoba, że akurat zacząłem odcinek nagrywać i musiała mi zacząć boleć głowa. No ale dzisiaj taki, a nie inny dzień. No, unlucky totalnie, co chwilę nie mogę znaleźć. Znaczy co chwilę mam jakieś dzisiaj problemy, więc. Okej, wybuch, bang. Teraz na tego ziomka. Z drugiego gnata też wypierniczyliśmy. Ogólnie coś, co mógł się przypierniczyć do twórców gry, to fakt, iż nie pomyśleli, aby zrobić jakąkolwiek manę na nasze postacie. Żeby, no owszem, mag niech sobie leci cały czas, bo ma tą swoją różkę i tak dalej. Ale powinno być tak, tego nie chcę, że jednak używanie skilli zabiera jakąś manę, żeby to było jakieś trudniejsze. Chyba że to jest tak, że na przykład na normalnym bym miał mana, to ja nie mam manę, bo to jest jakby za łatwy poziom. Kto wie? W każdym razie ja idę zabić ostatniego tutaj szkieleta. Z niego nam wypadnie ostatni klof, który będzie potrzebny. Nawet jakby padła jedna sztuka po prostu. Więc będzie wszystko, będzie już po prostu quest zrobiony. Teraz tak, na dzika się rzucaj. Dobra, na strzelca tutaj. Bang, pięknie strzelony. Znakomicie, teraz tak, kapłanka się niech leczy. Teraz niech kapłanka zacznie leczyć naszego rycerza. Teraz niech zacznie leczyć Rogue'a. Pięknie wszystko tutaj się układa, zobaczcie jak ładny dips wchodzi, ładny dips wchodził. Patrzcie jak szybka walka, mamy Cloth of Peace, mamy Ring of Accuracy. Czy będzie jakaś tam celność będzie mogła być wzmocniona, uwaga. Czy u kogoś nie mamy rzeczy założone? No mamy niby nie założone u Rogue'a, więc ja mu to dam. Critical Strike przyda się oczywiście. A to jest tutaj, jako to miejsce. No to tutaj już tego bym chyba nie chciał założyć, bo tu mamy moc, a tu mamy krytyka, to bym nie chciał zmieniać. Tylko teraz tak, czy ten muszkiet, okej, jest gorszy, więc go w ogóle nie, w ogóle się tym nie przejmuje. Natomiast, poczekaj, coś jest? A, Broken Skull. Natomiast teraz możemy się wrócić do miasta, oddać questa, spróbować ulepszyć ekwipunek i będziemy mieli właśnie już tylko 3 questy. Właśnie w tym poprawo, w tym Tracked Objectives. Nie będę musiał się tak bardzo skupiać na tym, żeby pamiętać o jakichś pobocznych questach, aż mi się pospadło do oka. Więc najpierw idziemy do sklepu. Chciałbym ulepszyć coś. Dzień dobry, chciałbym ulepszyć. To mogę ulepszyć? Drogo tutaj jest strasznie, żeby to wszystko ulepszyć. 225 golda, więc najpierw u ciebie spieniężymy rzeczy. Right click, right click, right click, right click.
Reszty nie muszę sprzedać 320, chociaż 321. Czy ja jestem w stanie to jeszcze task ulepszyć? Mógłbym mieć ulepszyć, ale ja pójdę oddać quest. Jak oddam ten questik, to wydaje mi się, że będę miał wystarczająco hajsu, aby zakupić sobie ulepszenie w naszym gnacie. A to mi się chyba bardziej opłaca. Mamy jeszcze Tyler Tropes, więc mamy jeszcze zbrojkę dla naszej babki od magii, naszego czarodzieja, kapłana i w ogóle. Daje nam jeden health, więc będziemy mogli sobie to sprzedać. Zaraz pójdziemy do tego gościa. Sprzedamy to, mamy 358. Proszę. 385, czyli musimy coś jeszcze sprzedać. Musimy coś jeszcze sprzedać. Martwi mnie tylko to, że nie mogę tego w żaden sposób, kurna, rozdzielać. Mogę sprzedać tylko wszystko, a tego bym nie chciał, więc ja sprzedam sobie na początku te Tattered Cloth. Więc teraz będę mógł ulepszyć właśnie naszą brońkę. Dzień dobry, mamy teraz jeszcze achievement Blacksmith wszedł. Mamy teraz Legendary Gun. Legend fucking Dary Gun. Więc zrobiłem przy okazji tak misję chyba zrobiliśmy, tak? No mieliśmy zrobić, przejdzie questy. Return to the Villager. A, musimy teraz się wrócić i jakby powiedzieć, że jednak ulepszyliśmy coś, tylko... Gdzie jest ten gościu? Tu jesteś, nasza rybko. Dzień dobry, udało mi się ulepszyć nasz ekwipunek. Dostaliśmy 15 golda. 15, no i patrzcie, Fisherman, tu wygląda gościu jak Fisherman, ale to nie jest Fisherman, tak? Teraz wychodzimy w takim razie do, znaczy save game zróbmy i możemy wyjść do Overworlda. Teraz udajemy się po prostu na północ. Udajemy się na północ, nie musimy już nic zbierać, mamy 3 misje zaznaczone. Teraz gdzie jest Woodland Troll? Gdzie będzie Woodland Troll? Wydaje mi się, że to będzie Woodland. Central Stonewind, dobra, czyli to jednak nie jest Woodland. Więc udaję się po bokach, wszędzie muszę zaznaczyć, zahaczyć o wszystko, o każde drzewo, może coś za nimi coś jest ukrytego. Tutaj nie chciałbym walczyć, nie chciałbym walczyć, dziękuję. Tu mamy skrzynkę, właśnie to co myślałem, Scroll of Power, 3 skrapy i Moldy Boot. Nie wiem co będzie ten Moldy Boot, tego wziąłem, teraz co to jest ten, to wezmę sobie tutaj. Grants an offensive stance buff to user, increasing their damage healing dealt over the next 60 seconds. The user targets an enemy. Czyli że co, że będę, że to mogę na co założyć. Okej, okay. Mamy na niej jakiegoś scrolla, który niby będzie lepszy, niech będzie. Napiszę gierkę, żeby nie było, żeby go strac w jakiś sposób. Zobaczcie teraz, czy za tym czynem coś jest. Wydaje mi się, że w tej części już tak nie ma tak chamsko poukrywanych wszystkich skrzynek, że jednak jak będzie jakaś skrzynka, to będzie ją widać. Jakiś domek. Czy to będzie w domka The Swamplands? Mieliśmy dotrzeć do Swamplandsów, więc najprawdopodobniej to będzie, znaczy zaraz tutaj wrócimy. Tylko, no, chcę najpierw zobaczyć, czy jest coś z prawej. We got business to settle of everywhere. Okej, okay, okej, okay, czyli tak jak nie możemy się stąd ruszyć. Musimy wejść najpierw do tego domku na te swamplancy, czy jak tam się kurna nazywa. W każdym razie do tego domku, tak? Musimy podejść i załatwić nasz quest, aby no, było wykonane zadanie i będziemy mogli ruszyć się dalej. O nie, no i pająki! Każda gra, każda głupia gra musi mieć głupie, kurna, pająki, które będę napierniczał ze wszystkiego. Ze wszystkiego w to napierniczyłem i jest spoko. Teraz niech ginie, teraz niech wszystkich wyleci nasza healerka i zobaczymy, co z nich wyleci. Takie itemy, które bym w ogóle nie chciał podnosić, tak samo tutaj. No, nie chciałbym z tego nic podnosić, więc nic nie podnoszę. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić w tym miejscu, czyli pokonać tego gościa. Na prawo nie możemy pójść. W takim razie lecimy do Swamplandsów, tak? Bo to jest jakby nasz kolejny checkpoint, który mieliśmy odwiedzić. Dzień dobry. No, to miejsce wygląda tak dziwnie i w ogóle. Przecież napiję się ten czas. Amen, rycerzyk, będziesz sam napierniczał. Na razie nie potrzebujesz pomocy. Okej, okay, puszczamy wszyscy na gluta. A jak zrobimy gluta wszyscy na naszego kurna nie fajnego przyjaciela, czyli pająka. Bang, okej, okay, wszyscy są pokonani, teraz tak. Wylecz wszystkich, włącz upgrade na rycerza i niech ten rycerz rzuca się na tego pająka szybko. Szybko na pająka, no dawajcie, go 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 na pająka. Znaczy najpierw muszę rozwalić tego glutka. Teraz tak, czy ktoś ma jakiegoś skilla? Nikt nie ma żadnego skilla, więc nawet nie mogę niczego użyć. Oprócz tego heala właśnie na naszej kapłance. I jeszcze coś przyjdzie tutaj. Kolejne pająki, god damn it. Ile tych pająków macie? Okej, okay. Jeden skill poszedł od naszego Roja. Teraz wzmocnienie leci od naszego kapłana. Strzał leci od strzelca. I bańka wychodzi od rycerza. Teraz tak, tutaj cofnij się, cofnij się. Mamy wielkiego trolla, więc na niego się rzucamy. Teraz tak, jednak leci Roja. Jednak leci Roja, bo trochę dostał damage'u. Teraz możesz zacząć leczyć już Knighta. Wylecz wszystkich. Użyj charge na pająka, żeby został zbity ze swojego tropu i nie mógł się ruszać. Cofnij się trochę do tyłu, ty trochę do przodu.
Gdzieś się wyjdzie. Okej, dalej wychodzą, więc kapłanka niech tutaj sobie zaraz ulepszy kogoś, tylko no jeszcze muszę dobrze znaczyć, albo nawet nie muszę. Włączam sobie tarczę, cofajcie się do środka. Tylko każdy był tak w swoim miejscu, tutaj lepiej tak będzie, o. No halo, halo. Kapłanka włączy upgrade na strzelca. Rzucamy dalej i lecimy. Lecimy, wylecz wszystkich. Czy ktoś ma jakiegoś skilla? Okej, skille są u tych ziomków. I przyszedł jakiś nekromanta. Którego na pewno zacznę zrzucać się na początku, ponieważ on wzywa, widzę tutaj głupie szkielety, które nam będą przeszkadzać. Jeszcze zniknął i się pojawi naszą kapłanką. Nie, kapłanka, lecz siebie. Okej, nekromanster zginął. Szkielet zginął. Czy to jest koniec? Nie, jeszcze jeden wychodzi kuna pająk. Boże, jaka długa walka w tym miejscu jest. Ten Swamp Land to jakiś był najwyraźniej quest z długą walką, że tak powiem. Dobra, to tak, czekajcie, czekam z dwójką. Tego oszołomię, tego dokończymy. Wracamy do tego i użyjemy wszystkich spell na niego. Uwaga, jeden skill użyty, drugi skill użyty, trzeci skill użyty. Został zestrzelony ze wszystkiego. Teraz tylko leczy 4 rycerza i jeszcze jeden nekromanta. Wy sobie jaja robicie, że tyle przeciwników mamy tutaj pokonać. Go, wszystkich tutaj napierniczamy. Teraz siebie zacznij leczyć. Pięknie, i teraz szkielecika. Bang, zniszczony w końcu. I mamy tutaj paczuszki. Gold, letter, tunic, które wezmę, nie wiem do kogo to będzie. Ale chyba do Rogue'a. Ring of accuracy, i teraz możemy założyć ten, to jest do... To jest do każdego? A nie, jednak to jest do naszego Rogue'a. Więc zanim sobie to zakładamy, w sumie mogłem też założyć to na strzelcu, ale wolę na Rogue'a mieć coś mocniejszego. Poczekajcie. 16, dobra, te same. A w drugiej skrzynce, znaczy w drugiej paczce nic nie ma, więc lecimy dalej po prostu. I szukamy naszego Woodland Trolla, bo to najprawdopodobniej będzie kolejny, kurna, z naszych bossów, tak? Zobaczcie, tutaj gnomy, znaczy slimy musimy tutaj rozpierniczyć, żeby nie atakowali naszych wojsk. Bang, wszystkie trzy rozwalone. Możemy dalej się udać, nic nas nie blokuje. Uciekajcie! Uciekajcie tutaj szybko, szarża, żeby nikogo nie atakowało. I napierniczamy teraz tak, wszystkie spele musimy użyć od Rogue'a. Dawaj, teraz jest strzelec. A, jeszcze leczenie sobie zróbmy w sumie. To może strzelca nie będę używał? No, nie będę musiał na tego strzelca użyć, chociaż tak strzelec użył, bo kliknąłem wcześniej. Ustawcie w takim razie na środku, skoro wszyscy, znaczy skoro pająk potrafił wyjść od pleców, to wolę się, żebyście się ustawili na plecach. Znaczy na środku, co ja mówię. Dawajcie, niszczymy wszystkich. Kurna, trudne walki zaczynają się robić, bo jest coraz to więcej przeciwników, co mi się w sumie podoba, tak? Bo jednak jest większe wyzwanie, jednak jest jakieś tutaj, kurna, zadanie, żeby coś tutaj osiągnąć, nie paść i tak dalej. Chociaż to nie jest już tak proste, jak miało być na początku. Okej, włączamy wzmocnienie na rycerzyku, włączamy kosę od Rogue'a, niszczymy szybko trolla, rzucamy się na drugiego trolla. Czemu tak wolno idziesz? Mordo, czemu tak wolno przechodziłeś do tego kurna trolla? Przecież nie miałeś żadnego slowa ani nic z tych rzeczy. Przynajmniej to tak nie, przynajmniej na to nie wyglądało. Tak powiem. Okej, nekromancer przyszedł, więc trzeba się na niego szybko rzucić. Czy mam jeszcze jakieś skille? Mam jeszcze skille na tym. Na rycerzu, więc sobie to użyję. Teraz szybko zadamy się na jego szkielecika. I to powinien być koniec? Nie, jeszcze nie ma końca. Więc czekam nas ze strzelcem. Trzeba ze strzelcem, żeby użyć na nim mocy specjalnej. Dobrze, poszło. Włączamy tarczę na rycerzyku. Odpalamy dwie super kosy od Rogue'a. I rzucamy się czujmy na slime'a, który poszedł nam od pleców. I GG well played. Otwieramy jakieś rzeczy. Okej, leather tunic możemy założyć na strzelce tym razem. Już tym razem możemy. Dostaliśmy też jakiś miecz do Knight'a, ale mamy na nim o wiele lepszy miecz, więc nie opłaca się tego w ogóle wymieniać. Znaczy nie, w sumie mamy taki sam, więc może trochę przesadzam. Ale teraz tak, tutaj możemy sobie to wymienić. Możemy to w sumie rozwalić te dwie rzeczy, bo są podstawowe itemy, więc raczej nie będą nic tak warte. Znaczy mogłem przestrzeć, ale no nie chciało mi się, byłem zbyt leniwy. I mamy kolejne, kurna, zapydziałe pająki. No, ile tych pająków jeszcze tutaj będzie? Ogólnie przesuńmy się do przodu, żeby tam nie stać znowu z plecami wystawionymi na nowych przeciwników, którzy będą do nas nadchodzić. Wzmocnij tutaj rycerzyka, ulecz wszystkich, rzucaj się na niego ze spelami, dawaj. Dawaj tutaj Roach, napierniczyłeś ładne combo, teraz tutaj wracaj do środka. Wracać do środka, okej, slime idzie, więc szybko go zbijecie. Dokładnie, 4 hitki go nie ma, kolejny slime. Uwaga, podobnie 4 hitki go nie ma, wracajcie się na środek. I idzie głupi pająk, przed którym się jednak trzeba trochę osłonić właśnie tą tarczą. I wzmocnić sobie trzeba jeszcze rycerzyka, żeby to wszystko było jak najszybciej wykończone. Ja tutaj rodzę już na środek, wracam tak samo rycerzykiem.
No nie wiem, jak nazwać łowca? Rose? Na Rose'a łowcę powiedzieć? Chyba będę zostałem po prostu przy Rose'u i będę przy tym jak najbardziej komfortowo się czuł. Czy ktoś ma jakąś moc specjalną? Nie macie, więc po prostu go napierniczajcie. Wracaj do środka. Wracać do środka, nikogo nie musimy w ogóle leczyć, bo wszystko, cały fokus teraz idzie na rycerzyka, więc jest on coraz leczony. To idzie troll od pleców, więc trzeba go na siebie wziąć, żeby oczywiście nie nawalił nam żadną kapłanka ani nic z tych rzeczy. Bang. To jest zamyślenie na Necromancera. Pójdzie super bullet od naszego strzelcy. Pójdzie wzmocnienie od naszej kapłanki oraz wyleczenie wszystkich. I teraz tylko zniszczy tego szkieleta, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze motherfucking nie jest koniec. Ja jestem ogólnie... Praktycznie bez progresu jesteśmy jak na razie. 20 minut gry, a jak na razie mało się naprawdę zmieniło. Oprócz tego, że dotarliśmy do Swaplandów i zrobiliśmy ten quest z kurna klofami, no to mało się zmieniło. I teraz tak, jest jeden problem, ponieważ ten nekromancer zauważyłem, że on leczy. On skubany leczy innych ludzi. I nie mamy z nim tak łatwo, jakby się wydawało. Okej, okay, tej kapłanka niech się leczy, niech się nawet ulepszy. Niech będzie. Niech teraz zacznie leczyć Rose'a. Tutaj rzucimy się szybko w szkieleta. Po szkielecie wrócimy oczywiście szybko do... jak się nazywa? Do pająka. Dawajcie, niszczycie go. Ej, leć tutaj rycerzyka, a nie leczysz Rose'a, który już ma pełne HP. Koleżanko, myśl czasami dla siebie. Okej, okay. Pająk nadchodzi, więc go szybko niszczymy. Chociaż najpierw slime'a zniszczmy, bo ten slime będzie bez sensu, tylko damage zadawał. To tak, uchomamy... Okej, okay, tarcza u rycerzyka. Wyleczenie u naszej kochanej kapłanki. Wzmocnienie u naszej kapłanki. Strzał od naszego strzelca. No Roach niestety nie ma nic do użycia, ponieważ no, jego kulawny są na razie kulawe. Jeden z pająków ginie. I teraz drugi pająk. Drugi pająk, uwaga, dostał z czarży. Dostał jeszcze od kosy z Roacha. Nie wszystkich wyleczy kapłanka. I dalej jeszcze nie jest koniec walki. Kurna, ile tych walk tutaj jest teraz. To jest po prostu naprawdę najdłuższa walka jak na razie nasza. Nawet z bossami było chyba o wiele szybciej, jeżeli dobrze mi się wydaje. Teraz tak, Necromancera się rzucamy, żeby oczywiście nas nie, żeby nikogo nie leczył w czasie, gdy nie będziemy się nim zajmować, że tak powiem. Okej, okay, wszyscy giną, ostatni szkielet, dokładnie. Okej, okay, mamy tylko golda z tego. Nieopłacalne, nieopłacalne strasznie. I mamy jakiś domek. Mamy jakiś domek, który niekoniecznie przyjaźnie wygląda, bo on wygląda, jakby był taki... W sumie spalony w środku, znaczy wiem, że to jest oświetlenie, ale wygląda jakby się w środku palił. I coś tam musi być, czy to będzie witch? Search for the old witch, tak jest. Mamy tutaj starą wiedźmę. O, mamy towarzystwo, tak. Chodźcie, chodźcie, czekaliśmy na was bohaterowie. Naprawdę, tak, oczywiście. Odczyliśmy to i w ogóle wszystko, jesteśmy, przewidujemy przyszłość, przeszłość, ale teraźniejszość się zawsze zapominamy. Czy coś w tym stylu. Maxman. Coś do Maxman. Conceal of Mages, Weapons Location. Czy będziemy jakąś mieli do broni? Coś do broni specjalne. You will find a temple far north. Chociaż chyba za bardzo zaakcentowałem to wszystko. Czyli będziemy musieli znowu na północ dotrzeć do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mieli fragment broń. Ponieważ będziemy potrzebować broń do zniszczenia naszego tego diabła, co jest tego gościa, który po prostu zabrał duszę naszemu królowi. No okej. Okay. Czyli mamy wieści na temat tego, gdzie mamy znaleźć rzecz. Let me travel with you heroes, my magic will no doubt be helpful. Aha, czyli tak jak myślałem, będziemy mogli zmieniać nasze party, że dobrze mi się wydaje. You cannot access your party at this time. Aha, czyli party jeszcze nie ma, czyli... Czy ta gra będzie mogła być multiplayer? Tylko po prostu musi być taki patch? Perfekto, moi kochani, okej, okay, no czyli... Poczekajcie, no czyli questy mamy jakąś nowy, czy to jest jakby ciąg dalszy tego? Ciąg dalszy. Head to the Frost Temple. No dobra, wszystko fajnie, tylko no ja nie wiem, gdzie jest na razie ten Woodland Troll. A na razie to jest... A, mogę ten wyjść, okej. Okay. Chciałbym znaleźć Woodland Troll, na tym mi na razie zależy. Ponieważ to jest nasz quest. Teraz tak, czy to jest w górę? Hey guys, if you ever need my assistant before head into different zone, feel free to swap me in party. Aha, czyli w tym momencie możemy w party zmieniać, czyli mogę kogoś wyłączyć. Aby kogoś założyć, okej. Czyli jednak nie multiplayer, jednak się zawiodłem. Teraz tak, kogo bym chciał wyciągnąć, a kogo bym chciał mieć. Co ma ten witch? Ja nie wiem, co ma ten witch. Przecież za chwilę założymy go za Rose'a. Okej, okay, oczywiście, zainwestuję ci w talent point, nie martw się. Okej, okay, no dobra, to daj mi dać te punkty. Ile masz tych punktów? 3. Teraz tak, co ty masz? 10% szansy na ponowne podpalenie. Wydłużenie 2 sekund oraz cooldownowanie 10 sekund, więc na to inwestujemy.
oraz mogę wziąć sobie Ice Bolta, którego oczywiście biorę. Czy ona jest agresywnym magiem? Ona nie będzie leczyć, tylko ona będzie napierdzielać, tak? Jeżeli to będzie atak na dystans, w sumie byłbym skłonny wziąć ją zamiast Rouge'a. Tylko jakie ona ma itemy? Jakie ma nasz Witch itemy? Strasznie słaba. Znowu nie chcę zabierać tej. Chociaż? A nie, jak to ma szansę. Czyli trzeba będzie załatwić różdżkę. Znaczy, na razie możemy dać to. No, nic więcej nie możemy dać. Ale w takim razie, dopóki ona jest tutaj, nie ma itemów, to ja biorę party i biorę sobie jeszcze raz Rouge'a, ponieważ no, jednak niepotrzebny nam jest Witch, który na razie nie ma itemów. Ok, idę na północ. Idę na północ, to będzie gdzieś Woodland Troll. O Jezus, pająk, ja nie chciałem pająka, chciałem... O Jezu, kolejny pająk, ja chcę tego Woodland Trolla znaleźć. Czy możecie mi odpuścić? A może Woodland? To jest tamta jaskinia, która była w poprzedniej krainie. Jeżeli pamiętacie, o którą mi chodziło. No poczekaj, bo teraz jeżeli... No właśnie, to jest przejście jakby dalej. Zobaczymy, jeżeli będzie Woodland... Nie, to jest, to jest droga w stronę... jak to nazywa? Frost Temple, czyli... mamy szansę, że w prawo będzie wejście do Woodland Trolla. Jak tu jest to przejście obok właśnie wiedźm, to mamy przejście w prawo i może tam będzie Woodland Troll? Uwaga, a nie, ja tam w ogóle nie mogę pójść. Czyli jest szansa, że właśnie jak myślę, dobrze myślę, tamta jaskinia to jest właśnie wejście do Woodland Trolla. Jeżeli tak jest... O kurna, musiałem oczywiście jeszcze wpaść w walkę. Ja mówię, to dowiem się teraz w tym odcinku jeszcze, czy tam jest Woodland. Jeżeli tam nie jest Woodland, to w następnym odcinku udajemy się do Frost Temple. Jeżeli tam jest Woodland, to oczywiście zaczynamy od walki z wielkim trollem. Teraz tak, poczekajcie, odsuńcie się wszyscy, bo ja nie wiem, nie wiem jak mam lecieć, kurna, rycerzyka, a on dostaje cały damage. Okej, szarża tutaj poleciała piękna. Teraz tutaj szybko, poczekajcie, strzelcie jeszcze raz. Dobrze, teraz w dzika. Niech poleci strzał z ognia, piękny wybuch. Pięknie rozpierniczycie. Coś tutaj było, no niby hajsys, więc sobie to wezmę. I udaję się tutaj w prawo. Zobaczymy, czy to jest Woodland, chociaż jaskinia Woodland nie pasuje, no bo Woodland to miał... Czy to jest nasz troll? To jest nasz troll. Czyli nie, w tym odcinku idziemy go napierniczyć. Woodland troll do boju. Ty troll, czy dobrze myślałem, że to są trolle, te niebieskie gówinka. Dzień dobry, dobranoc. Gościu, dostajesz tak papę teraz od nas, że nawet sobie nie wyobrażasz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak będzie cię bolało to wszystko, co o ciebie po prostu znaczy od nas teraz przyjmiesz na klatę. Let's go. Dawajcie, połowa HP już Woodland Trollowi poszła. Nie możemy już nic więcej zrobić, możemy teraz tylko czekać i patrzeć na to, jak dostaje damage. Ogólnie widzę, buffy wchodzą. Wchodzą nam buffy od naszego rycerzyka. Albo my je dostajemy, nie wiem w sumie. O nie, jeszcze wyzwał kolejnego trolla? Nie, 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 przepraszam bardzo. Ja sobie tutaj nie pozwalam na takie dmuchanie mi w kaszę. Ale od razu zginął, okej, okay, mamy skrzynię, mamy Ancient Bark. Coś, co po prostu spadło nam z nieba. Czemu? Ponieważ teraz możemy zrobić sobie coś takiego jak... A, teraz jeszcze nie możemy, okej, okay, musimy stąd wyjść. Czyli od następnego odcinka powiedziałbym, że w sumie zadecydujcie mi, ale nie wiem kiedy będę nagrywał odcinek, więc... Od następnego odcinka ja chcę zamienić Rouge'a na maga. Zakładam Mage'owi tą różdżkę, to ogólnie tutaj temu muszę przedstawiać. Co to jest za potion? Permanently increase the user's health by 3 points. To w sumie bym wziął na rycerzyka, ponieważ to nam się bardziej jednak przyda na... Aha, nie mogę dać mu cały czas, bo to jest ostatni gościu, który używał tego potiona. No dobra, to niech będzie. To w takim razie użyjmy do maga. Niech będzie na witchu. Znaczy na witch, to jest witch, tak? I damy jej tego flaska. Damy jej tego flaska, ponieważ on tak się co chwilę się traci, więc jest trudno. I w tym momencie możemy się z wami pożegnać. Zrobiłem kolejnego questa, którego w sumie muszę oddać, tak? Więc ja go w sumie teraz pójdę oddać. Ja pierdzielę, czy ja mogę kliknąć retreat? Mogę kliknąć retreat i po prostu wyjść z tej walki. Aha, i wtedy się ustawiam na... okej! Okay. Czyli do tego są te cmentarzyki, jeżeli podamy rity, to nas umieramy i w tym miejscu się pojawiamy. Okej, okay, zarąbiście. Czyli ja się mogę w sumie z wami żegnać, ja teraz tylko idę na drogę, żeby tutaj oddać questika ostatniego z miasta.
odbieramy na tę nagrodę chyba 100 golda dokładnie. I ja się tym żegnam. Jeżeli wam się gierka podoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja się cieszę, że w końcu jest seria, która ma na przykład gierkę 30-minutową, a ja wciąż chcę dalej w to grać. Na przykład bym mógł robić godzinne odcinki, ale wiem, że to jest nieprzyjemne w oglądaniu. Poza tym też ja muszę myśleć o swoim gardle, ponieważ jakbym zrobił godzinne odcinki, to zabiłbym sobie gardło w ciągu 2 dni. W każdym razie ja się tym żegnam. To było na tyle. Zobaczymy to w kolejnym odcinku przy testowaniu naszej uroczej wiedźmy. Ja się ogólnie cieszę się, że jest czerwona. Ja się z wami żegnam. Siemanko, peace. Yo!